Proszę Państwa, poproszono mnie o taki krótki wykład na temat uczciwego państwa, na temat walki z korupcją w naszym kraju. Jak Państwo pamiętacie, byłem przez 3 lata szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W 2005 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, na etapie kampanii wyborczej mówiliśmy, że walka z korupcją jest jedną z podstawowych spraw, które chcemy w naszym kraju załatwić, a przynajmniej ukrócić. Oczywiście walka z korupcją nie jest walką z wiatrakami, ale też no, nie jest walką, którą można zakończyć i odtrąbić wielki sukces. Proszę Państwa, niewątpliwie przyzwolenie na korupcję, słabość państwa na początku tej naszej tak zwanej transformacji ustrojowej w sposób fatalny przyczyniła się do rozwoju naszego życia gospodarczego, nie tylko politycznego, ale gospodarczego. No, powstały ogromne fortuny znikąd. Proszę Państwa, korupcja, jeżeli przekracza pewne rozmiary, jeżeli zaczyna panoszyć się w państwie, no to to jest uderzenie w fundamenty jakby systemu demokratycznego. No, nic tak nie rozbija wspólnoty państwowej i narodowej, jak takie poczucie obywateli, że nie mogą ufać swojemu państwu, że to państwo nie opiekuje się ich sprawami, nie zajmuje się ich sprawami, ale tak naprawdę no, ważne jest o pozycji człowieka, nie wiem, chociażby na rynku, prawda? Na rynku i pracy, ale też na rynku gospodarczym nie świadczy jego zaradność, jego pracowitość, jego kreatywność, ale dojście do urzędnika. No ale przecież korupcja to też takie sfery państwa jak wymiar sprawiedliwości. No, jak można żyć normalnie w państwie, szanować swoje państwo, prawda, kiedy no, nie jesteś pewny niczego, kiedy nie ma sprawiedliwości, kiedy nie ma wolnego rynku, kiedy nie ma przyzwoitości w życiu publicznym. Także no, na takim dużym stopniu ogólności można powiedzieć, że jest to plaga ogromna. Ogromna plaga, z którą nieustannie trzeba walczyć i nieustannie, bo tam gdzie władza, no, tam jest pokusa korupcyjna. Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą budowaną zupełnie od podstaw i która jeszcze w ustawie do tej pory ma wpisane, nie znowelizowano tych zapisów, zakaz pracy byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i tajnych współpracowników organów bezpieczeństwa PRL. Świadomie to zrobiliśmy po to, żeby uniknąć tej właśnie ciągłości, tego uwikłania w różnego typu kontakty patologiczne itd., itd. To była wielka szansa też dla młodych ludzi. Jako szef CBA przyjmowałem tych ludzi do pracy i dla mnie było niezwykle ważne, żeby jak najwięcej młodych, nowych ludzi, dobrze wykształconych, bez złych nawyków trafiło właśnie do takiej służby, ale jednocześnie, żeby też byli przyzwoici, doświadczeni funkcjonariusze, głównie rekrutowani z policji, ale tacy, którzy byli po 90 roku przyjmowani, którzy mieli jakieś realne sukcesy w walce z przestępczością, gdzie ci nasi funkcjonariusze młodzi no, mogli przy nich nabrać tego dobrego rzemiosła, pewności w działaniu, to było niezwykle ważne, stworzenie takiej mieszanki, a jednocześnie taki duch walki, że walczycie niezależnie od tego, jak wielkie nazwiska pojawią się w jakiejś sprawie, jeśli macie przekonanie, że ci ludzie dopuszczali się przestępstw, to w imieniu obywateli i w imieniu naszego państwa musicie ich ścigać. Oczywiście tego typu podejście no, spotkało się z wielką nagonką, z wielką wrzawą. Każdy, kto miał jakąkolwiek pozycję polityczną, kto był znany z mediów, oczywiście jak tylko był zatrzymywany przez CBA, jak stawiano mu zarzuty przestępcze, korupcyjne, natychmiast ogłaszał wielki spisek polityczny, natychmiast stawał się ofiarą dla części też nieprzychylnych rządowi Prawa i Sprawiedliwości mediów, ofiarą właśnie reżimu, ofiarą czwartej RP, ofiarą bezprawnych działań. Tworzono jakąś absurdalną wizję państwa policyjnego, niemalże państwa totalitarnego. Nazywano nas, no, opluwano w różny sposób, prawda, Stasi, Securitate itd., itd. A chodziło tylko i wyłącznie o zwykłą przyzwoitość. Zwykłą przyzwoitość i odważne działanie. Niestety po roku 2007, kiedy zmienił się rząd, nasza współpraca jako służby specjalnej, na przykład z prokuraturą, która jest no, kluczową współpracą dla stawiania kogoś przed sądem, dla stawiania zarzutów, była już niezwykle trudna. To był już zupełnie inny okres. Ale mimo to uważam z perspektywy czasu, że ten bilans był bardzo korzystny. Z jednej strony pokazaliśmy, że nie ma świętych krów i już mamy teraz no, chociażby ostatnio wyrok na ministra rządu Prawa i Sprawiedliwości, pana Lipsa, ministra sportu, który został skazany na 3,5 roku bezwzględnego więzienia. W ostatnim czasie bardzo się z tego cieszę, bo tu byliśmy tak strasznie pomawiani w sposób no, niezwykle haniebny. Mówię tu o sprawie Sawickiej, gdzie jakby przyjęto jej linię obrony, insynuowano cały czas, że została uwiedziona, sprowokowana i tak dalej, i tak dalej. No, podczas gdy mieliśmy do czynienia z wyjątkowo cyniczną osobą, która bezwzględnie chciała wykorzystać swoją pozycję polityczną do nielegalnych działań przestępczych, do wzbogacenia się. Takich ludzi jest wiele w różnych ugrupowaniach.
ale musieliśmy zajmować się sprawami naprawdę trudnymi. Nie wszystkie znalazły swój epilog w sądzie, niestety. I to w wyniku działań prokuratury, która już pod rządami Platformy Obywatelskiej zachowywała się w taki sposób, żeby, no, w mojej opinii, nie pójść zbyt daleko, jeżeli chodzi o pewne osoby. Myślę tu chociażby o sprawie ministra spraw wewnętrznych, pana Kaczmarka. Pamiętacie państwo konferencję prasową prokuratora Engelkinga, gdzie przedstawiono, no, szereg bardzo konkretnych dowodów i poszlak wskazujących na nielegalne działania tego człowieka. W mojej opinii ta konferencja pokazała prawdę o pewnych wydarzeniach. Niestety prokuratura umorzyła to śledztwo. Umorzyła to śledztwo, ale to też pokazuje, jak my działaliśmy. Proszę państwa, jeżeli była sytuacja taka, że były informacje, iż była para prezydencka, myślę tu o Aleksandrze i Rancie Kwaśniewskich, mają nielegalnie zgromadzony majątek, to naszym świętym obowiązkiem było wyjaśnienie tej sprawy. Było pociągnięcie tej sprawy niezależnie od tego, jak bardzo są to wpływowe osoby, jak bardzo wiele środków masowego przekazu sprzyja tym osobom, jak bardzo będziemy za to atakowani. I takie działania podejmowaliśmy konsekwentnie do końca, niezależnie od tego, jakie koszty przyszło nam ponosić. No są dwa jakby modele funkcjonowania w państwie. Jeden właśnie prezentowany przez premiera Kaczyńskiego, kiedy, no, ja przyniosłem mu złe informacje, chociażby o tym, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na to, iż być może w niedługim okresie czasu będą postawione zarzuty członkowi rządu, panu Tomaszowi Lipcowi. I reakcja premiera była natychmiastowa. Natychmiast zwolnił go z pełnionego stanowiska. To samo było z Kaczmarkiem, kiedy pojawiły się z Januszem Kaczmarkiem, ministrem spraw wewnętrznych, no, jedną z kluczowych urzędników w państwie. Kiedy pojawiły się informacje mogące świadczyć o tym, że mógł się on dopuścić złamania prawa, natychmiast został zwolniony przez premiera. To samo było z tak zwaną aferą gruntową, czyli z doradcami Lepera, którzy krążyli po Polsce i oferowali korupcyjne usługi. Leper nie żyje, więc może nie będę nadmiernie rozwijał tego wątku, ale w moim przekonaniu, gdyby nie to, że został on uprzedzony o akcji CBA, o działaniach CBA, najprawdopodobniej milion złotych łapówki dotarłoby również do niego. I był to na pierwsza taka sytuacja, że wicepremier rządu mógł być zatrzymany na gorącym uczynku przyjmowania korzyści majątkowej. Na to wskazywały materiały. No, stało się akurat inaczej. Ale niezależnie od tego, jak były to złe wiadomości, to Prawo i Sprawiedliwość zawsze, no, jednak pryncypialnie podchodziło do tych rzeczy. Jak było w wypadku Donalda Tuska, no, mamy przykład afery hazardowej. Proszę państwa, afera hazardowa, no to tak naprawdę chodziło o ogromne pieniądze. Chodziło o wprowadzenie dodatkowego podatku, dopłaty od tak zwanych jednorękich bandytów, czyli od tych automatów, które, jak państwo, no, pamiętacie doskonale, zaczęły się mnożyć w całej Polsce, wszędzie, prawda, na stacji benzynowej, w przejściu podziemnym, wszędzie jakieś małe, jakieś pawiloniki z szumnymi napisami Las Vegas, prawda, wszędzie mnóstwo automatów, a okazuje się, że praktycznie jakby budżet z tego tytułu nie ma żadnych korzyści. Demoralizacja oczywiście, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są wciągani, no, w hazard, a no, nic z tego jakby państwo nie ma. Wtedy to, proszę państwa, w roku 2008 minister finansów, obecny w dalszym ciągu, pan Rostowski, no, wpadł na pomysł, żeby wprowadzić te dopłaty, no, od jednorękich bandytów, żeby Skarb Państwa coś z tego wreszcie zaczął mieć, a dodatkowo jeszcze miały być to pieniądze, które będą przeznaczone na budowę infrastruktury związanej z Mistrzostwami Europy za Euro 2012. Sam resort finansów wyliczył, że minimum 500 milionów złotych rocznie tylko z tego tytułu będzie trafiało do budżetu z przeznaczeniem właśnie na budowę infrastruktury, stadionów, dróg dojazdowych itd., itd. No, pomysł świetny, branża bardzo dziwna, prawda, taka działająca w szarej strefie. Także wydawałoby się, że wspaniała sprawa. No, ale okazuje się, że ludzie z branży jednorękich bandytów, no, byli ludźmi doskonale ustosunkowanymi. Przy okazji badania zupełnie innych spraw korupcyjnych, nagle okazuje się, w których występowali ludzie z branży właśnie jednorękich bandytów, właściciele salonów, właśnie gier i tak dalej, no okazuje się, że ci panowie doskonale znają rządzących, że są we wspaniałych relacjach z ministrem sportu, panem Drzewieckim, z szefem klubu parlamentarnego partii rządzącej, a jednocześnie szefem Komisji Finansów Publicznych w Sejmie, największej, najważniejszej komisji, panem Chlebowskim.
To są ludzie absolutnie zaprzyjaźnieni. Okazuje się, że są to oficjalni sponsorzy kampanii wyborczych Platformy Obywatelskiej, bo ich nazwiska można było znaleźć w Państwowej Komisji Wyborczej na wykazach sponsorów, prawda, czyli tych obywateli, no, zgodnie z prawem sponsorujących, prawda, jakieś działania polityczne. No, było to niezwykle szokujące. No, ci panowie, którzy byli obiektem zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego z innego tytułu, nagle okazuje się, że zaczynają mieć realny wpływ na powstawanie projektu rządowego. Nagle ci ludzie mówią między sobą, że co to ma znaczyć, co to za jakieś projekty, przecież kiedyś z nimi na coś się umówiliśmy. Padają takie słowa, to jest cytat. Kiedyś z nimi, prawda, na coś się umówiliśmy, a oni teraz chcą tutaj jakąś nam ustawę, która spowoduje, że kura przestanie znosić złote jaja. No. Takie teksty padały, prawda, w trakcie rozmów tych ludzi. No i rzeczywiście na tyle ich wpływy były silne, że pan Drzewiecki nagle występuje do ministra finansów, że on jako minister sportu nie jest zainteresowany tymi ekstra środkami na budowę stadionów i infrastruktury związanej z Mistrzostwami Europy. Inny pan, ważny minister z Platformy Obywatelskiej, pan Szejtfeld, pisze, że to jest zagrożenie dla przedsiębiorców, dla wolności gospodarczych, że zabija to przedsiębiorczość w Polsce, prawda? No, tak się bardzo przejął losem właścicieli salonów z automatami zręcznościowymi, tak zwanymi. No i projekt upada. Drzewiecki wysyła pismo do ministra finansów, oficjalnie rezygnując z tego. Rzecznik prasowy ministra ogłasza w mediach, że nie będzie zrzutki na euro, prawda, ponieważ Ministerstwo Sportu nie jest zainteresowane tym. Sprawa przedziwna, zupełnie bez echa. No ja w tej sytuacji musiałem pójść do premiera i no, poprosić go jednak o podjęcie stanowczych działań, żeby przywrócić kształt rządowej ustawy, która miała lada moment trafić do Sejmu z tymi zapisami. Dlatego też odwiedziłem właśnie w sierpniu 2009 roku Donalda Tuska, przekazałem mu informacje operacyjne, dokumenty, dowody na to, w jaki sposób jego ministrowie podejmują decyzje, jakie będzie miało to skutki dla budżetu państwa, dla nas wszystkich, prawda? Zwłaszcza jeszcze w kontekście euro, które tak głośno było przygotowywane, no, efekty mamy jakie mamy, ale miała być to właśnie ta sprawa, która ma nas zmodernizować Polskę, prawda, przyczynić się do tej modernizacji, do skoku cywilizacyjnego. No, efekt był taki, jaki był. No, zostałem odwołany z pełnionej funkcji. W ciągu 10 dni po moim spotkaniu z premierem odbyła się narada u prokuratora krajowego, pana Edwarda Zalewskiego, nominowanego na tę funkcję przez Platformę Obywatelską. Ten pan zawezwał prokuratorów z Rzeszowa, którzy prowadzili śledztwo w sprawie zawiadomienia samoobrony. To było zawiadomienie samoobrony, nie było to śledztwo własne, że jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne miało złamać prawo przy okazji prowadzenia działań związanych z Leperem, z Ministerstwem Rolnictwa i z jego doradcami. Jak Państwo być może pamiętacie, zostało zatrzymane w tej sprawie dwie osoby. Jedna z nich to była bardzo bliska i zaufana osoba Andrzeja Lepera, pan Piotr Ryba. On został skazany w pierwszej instancji na wyrok bezwzględnego więzienia. Drugi jego współpracownik dobrowolnie poddał się karze, czyli przyznał się do popełnionego przestępstwa, skorzystał z tego dobrodziejstwa, złożył obciążające zeznania siebie i swojego kompana. No ale efekt był taki, że właśnie 10 dni po moim spotkaniu z premierem ci prokuratorzy z Rzeszowa zostają wezwani do Warszawy i w gabinecie prokuratora krajowego zapada decyzja o postawieniu mi zarzutów rzekomego przekroczenia uprawnień, że zbyt ostro walczyliśmy z korupcją, zostało naruszone prawo, no, w związku z tym należy mi postawić zarzuty prokuratorskie. Do tego doszło. Proszę Państwa, ustawa o CBA mówi o tym, że szefa CBA można odwołać z pełnionej funkcji w wypadku, kiedy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo ścigane z urzędu. No, Donaldowi Tuskowi bardzo był potrzebny pretekst, żeby odwołać mnie z funkcji, więc nie czekał na wyrok sądu i natychmiast po postawieniu tych zarzutów odwołał mnie z pełnionej funkcji, licząc na to, że sprawa nie ujrzy światła dziennego, że wszystko się rozejdzie po kościach, no, ale będzie miał problem z głowy. Stało się inaczej. Pewne materiały przekazałem prezydentowi, marszałkowi Sejmu, Senatu, wszystkim wicemarszałkom Sejmu i Senatu, gdyż lada dzień ustawa już zlobbowana w sposób nielegalny przez ludzi właśnie z branży jednorękich bandytów, takich jak pan Sobiesiak i jego koledzy, miała trafić do Sejmu, więc uprzedziłem
wszystkie ugrupowania polityczne swoimi pismami do Sejmu. Później sprawa wyszła do środków masowego przekazu wydawałoby się, że na pewno osoby poniosły konsekwencje polityczne. Pan Żywiecki zniknął z życia politycznego i pan Chlebowski, chociaż starał się kandydować w tych wyborach jako niezależny kandydat do Senatu, przepadł, ale oczywiście nie znalazła najważniejszego epilogu, czyli epilogu przed sądem. Prokuratura umorzyła wszystkie te działania, chociaż moim zdaniem absolutnie były podstawy, żeby obu tym osobom postawić zarzuty. Co skłoniło pana do przyjścia na spotkanie z panem ministrem Mariuszem Kamińskim? No, spotkanie było ciekawe i skłoniło mnie to. Zaciekawiłem się po prostu, co będzie dalej z naszą kochaną Polską. Czy to będzie dalej tak trwało, jak trwa, czy będą jakieś zmiany. Ale z tego, co widzę, to ma się na dobre. Wierzę w to bardzo, że będzie dobrze i dlatego tutaj też przyszedłem. A wierzy pan, że takie spotkania mogą, nie wiem, zwiększyć jakąś aktywność polityczną społeczeństwa, bo wiele osób w ogóle nie głosuje? Oczywiście, więcej młodzieży powinno być, bo do nich należy przyszłość kraju i czytać odpowiednią lekturę, odpowiednie gazety. Nie to, co media nam narzucają, ale to, co chcemy. Wybierać między słowami, między wszystkimi czasopismami, które się znajdują na naszym rynku. A których naprawdę prawdziwych czasopis jest bardzo mało. I one są chowane pod gazety nie, pod gazety wyborcze. To już bardzo zauważyłem i to jest przykre mówić, no ale tak jest. Myślę, że tak, że to będzie dobry punkt startowy, żeby zainteresować ludzi lokalnych społeczności do kontaktu z wielką polityką, do przebicia się przez ten mur medialny i zetknięcia się z prawdziwą polityką, z uczciwymi ludźmi, którym zależy na dobru państwa i społeczności. Dlaczego na inaugurację Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Brwinowie zaprosiliście panowie pana ministra Mariusza Kamińskiego? Odpowiem tak, z dwóch względów. Przede wszystkim traktujemy pana Kamińskiego niejako jako ojca naszego komitetu, ponieważ to jego decyzją po ponad półtora roku walki o ten komitet został formalnie komitet zarejestrowany, więc siłą rzeczy dla nas naturalne, że taki człowiek musiał być gościem honorowym, gościem specjalnym naszego pierwszego spotkania. A po drugie liczyliśmy na popularność pana Kamińskiego z uwagi na chociażby działalność w CBA. Liczyliśmy, że jest to osoba z szeregów Prawa i Sprawiedliwości, chyba po prezesie Kaczyńskim, najbardziej medialna w tej chwili. No i miał to być bodziec dla ludzi z zewnątrz, którzy nawet nie popierając PiS, przyjdą z czystej ciekawości i posłuchają i być może załapią bakcyla. I to tak naprawdę nam kierowało. Panie ministrze, jak pan ocenia walkę z korupcją za czasów rządów Platformy Obywatelskiej? Moim zdaniem mamy istotny problem. Też z korupcją zaprzestano walki, przynajmniej na szczytach władzy. A to, co dzieje się w tej chwili, pokazuje, że skala korupcji gwałtownie rozszerza się i to uderza w tak ważne sfery życia państwa, jak chociażby wymiar sprawiedliwości, organy ścigania. No ostatnio skandaliczne wydarzenia korupcyjne w Komendzie Głównej Policji, no to już korupcja dociera do serca państwa i to do takich struktur państwa, które powinny z korupcją walczyć. No to jest właśnie opłakany stan rządów Platformy Obywatelskiej. A z czego może wynikać ta zmniejszona w ogóle walka z korupcją w porównaniu do tego, co się działo, gdy szefem CBA był pan? Niewątpliwie wtedy walka z korupcją była dla rządzących, dla Prawa i Sprawiedliwości priorytetem. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak jest to ważne, aby ukrócić korupcję w Polsce i nie tylko dla rozwoju demokracji, dla przyzwoitości w życiu publicznym, ale też dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. I my w tej chwili będziemy ponosili przez długi czas ogromne konsekwencje negatywne zaniechania walki z korupcją przez Platformę Obywatelską. Widocznie ci obecnie rządzący, w ich interesie jest, aby korupcję tolerować. Znowuż powstają fortuny w niejasnych okolicznościach i na pewno z tym zjawiskiem będziemy musieli stoczyć po raz kolejny prawdziwą bitwę po przejęciu władzy z rąk Platformy Obywatelskiej.